Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kryptomining, tu Piotr Gras z tej strony. Dzisiaj taki odcinek z serii newsów. Także będzie zhakowana giełda Crypto.com, później znikające środki na portfelu KEP. Zobaczymy, co tam jest, jak nalicza Stargaze i trochę parę słów o tym. I trochę z airdropami sprawy związane. Także zostańcie do końca, bo będzie sporo fajnych informacji. Także giełda Crypto.com, no już tu jest ten news obieg chyba wszystkich kryptowalutarzy, że została zhakowana, problemy z zabezpieczeniami, także wypłaty wstrzymane, a mają je przywracać. Przepraszam, w miarę rozwinięcia sprawy, pomału, spokojnie. No, jest to dużym kopniakiem, jak to można powiedzieć, dla Crypto.com, że zostali skakowani przy tak wielkiej właśnie pompie, przy swoich właśnie reklamowaniu, marketingu, żeby się wypromować wyżej. Trochę może ta cena, kto wie, może polecieć w dół. Zobaczymy, co się będzie działo. Ponoć na gorącym portfelu to się stało eterowym, że poznikały tam środki, około 15 milionów dolarów. Tak twierdzą niektórzy z użytkowników, że było to zgłaszane i coraz więcej osób zgłaszało, że poznikały środki. Oni wstrzymali zabezpieczenia, wszystko sprawdzają. Także czekamy na dalszy przebieg sytuacji. Także to, co nam pokazuje, że jednak nie trzymajmy środków na giełdach. Takich środków, które boimy się stracić, czy których nie używamy ogólnie na giełdzie. Dlatego ja, tak jak już wiecie sami, wiele razy mówię, żeby to na przykład samo CRO, tą ich kryptowalutę, na krypto.org, na ich mainnecie stakować, bo wy macie klucze prywatne i nikt wam się do tego nie dobierze. No chyba, żeby giełda całkowicie padła, to wtedy nawet nic nie pomoże, nawet jak mamy na dobrym portfelu, że nas nie zhakują. To jak cena poleci, to cena poleci i nic na to nie zrobimy. Ale patrząc w przeszłość, Binance był zhakowany KuCoin. Było też wiele innych mniejszych giełd zhakowanych, które się nie odbiły, nie otrząsnęły po takim haku. Ale te jak na przykład czy KuCoin, czy Binance otrząsnęli się, to są duże giełdy, oni sobie poradzą. Mają na pewno jakieś środki, które w razie W można pokryć straty. Plus wiecie sami, że oni wszystkiego nie trzymają na giełdzie. Na giełdzie jest tyle co do handlu i może lekki zapas. Większość kryptowalut, co my na przykład wrzucamy na przykład w tych giełdach, w jakichś stacking czy coś takiego, leży na zimnych portfelach i jest gdzieś umieszczone na jakiś właśnie u walidatorów, a czy oni sami też są walidatorami, ale też korzystają z innych walidatorów, także jest to na zimnych portfelach w większości środków. I jeżeli wrzucamy na przykład w staking gdzieś jakiś farming czy coś w tym stylu, jedynie z farmingiem może być problem, że może być błąd w jakimś smart kontrakcie. Także oni to raczej sobie poradzą, tak myślę. Cena może polecieć w dół, bo takie było odreagowanie na Binance, na BNB, jak i zhakowali. Takie odreagowanie było też na KuCoiny, KuCoin Shares, a później wszystko wróciło z czasem do normy. Także przez pewien czas będzie pewno często w mediach wspominane o Crypto.com, że ich skakowali, co się ze sprawą dzieje. Także drugi temat, znikające środki na Kepler, tak jak mówiłem na początku. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Większość z nas tworzyła portfel Kepler, żeby otworzyć sobie żeby widział, znaczy KEP, żeby widział też naszego Atoma, takiego samego, żeby widział Atoma, tego samego, co na przykład mamy na portfelu Exodus, Atomic, wiele tam innych jeszcze portfeli, które są prywatne. Żebyśmy mogli odbierać airdropy. To także używaliśmy seedów swoich do zrobienia tego portfela KEP. I tak, jaki błąd, bo już do mnie dwie osoby się tak zgłosiły i ja miałem ten problem. Po prostu przy jakiejś aktualizacji komputera Windowsa,
są billboardy. Ja tak jednego dnia patrzę, wchodzę. Atom zgadza się. XRPT mi się nie zgadzało. Nie zgadzało mi się CRO. Dla portfela pokazywało 0. Mówię, jaki ciul. Posprawdzałem po blockchainie swój portfel. No wszystko jest, nic nie ruszone. I tak się przyglądam, patrzę, ja mam inne adresy. Bo jeżeli wiecie sami i przyglądaliście się, i ja wam pokażę w czym błąd. Że na przykład mam Kosmos 16 i tutaj dalej mi leci adres. Czasami końcóweczka się różni. Na przykład Osmosis, Osmo 16 i dalej podobnie i ewentualnie końcówka się różni. Tak samo z Akash, Akash 16 i to jest prawidłowo. A na niektórych właśnie portfelach mi pokazywało po zalogowaniu się, że mam inne adresy. No i grzebałem i w końcu znalazłem ten problem. I chodziło o to, że jeżeli z seedów robimy sobie portfel, odtwarzamy sobie portfel na Kepler, czy to z Exodusa, czy z Atomika, czy z innych portfeli, i na przykład i to mam to fałszywe konto, takie pozmieniane adresy. Tu mam dobre i tu mam dobre. I tu add account, jeżeli sobie robimy i na przykład nie robimy nowego, tylko właśnie z importu kluczy prywatnych lub seedów. I tutaj sobie to wklejamy. Wpisujemy account name, tam sobie robimy next, wszystko potwierdzamy, przepisujemy jeszcze, robimy wszystko po kolei, żeby stworzyć ten portfel. I mamy portfel, wszystko nam na tym widzi. Tego Atoma, co na przykład otworzyliśmy portfel i gdzie jest problem. Z pewnym czasem, jeżeli na przykład Windows zrobi wam aktualizację, rozszerzeń czy czegoś, może taki błąd wystąpić. Nie, pamiętajcie, nie panikujcie. Weźcie jeszcze raz swoje seedy, kliknijcie Advanced, czyli w opcje zaawansowane, wklejcie te seedy, napiszcie na przykład, jak chcecie account name i co jest ważne, tu HD Derivation Path. Tu, żeby na końcu było 0. I wtedy next i macie portfel odtworzony i wszystko wtedy już jest prawidłowo. Bo czasami przy takich aktualizacjach może gubić. Także proszę nie panikujcie. Wszystko jest ok. Ja już miałem ten problem. Później pomogłem dwóm osobom. Też wszystko ładnie im tam widać. Także nie ma problemu z tym. Teraz przejdźmy sobie co do tego Stargaze, bo właśnie wczoraj takie jedną rzecz ominąłem w filmiku, bo sporo osób pierwszy raz, raczej nigdy nic, raczej miało Atoma, a nic tam nie działało na Osmosis, czy gdzieś nie miało innych coinów i nie miało w ogóle tego Stargaze'a, żeby odebrać ten airdrop. To jest opcja przez, jeżeli macie na przykład jakąś jedną tylko kryptowalutę, wchodzicie na Osmosis, klikniecie sobie na przykład większość na pewno ma Atoma. Klikniecie sobie depozyt i wtedy automatycznie was tutaj wyskoczy CAP, poprosi was o połączenie i wtedy będziecie widzieć swoje atomy na Osmosis. Wtedy ewentualnie zrobicie sobie tutaj mały depozyt, trochę atoma, przejdziecie na trade, zamienicie sobie tego atoma na ten star, na ten stars, dosłownie na 2-3 sztuki, więcej nie potrzeba. Zamienicie sobie na ten stars, zesłapujecie, później znów pójdziecie na asset, klikniecie Windrow i znów Kepler się wam otworzy, poprosi o połączenie konta właśnie z Kepler i wtedy wyślecie swoje starsy na Kepler i wtedy śmiało odbierzecie tego airdropa. To, przepraszam bardzo, zabyłem w tym filmiku, bo ja już miałem te starsy, ale jest zrobione. Teraz wam powiedziałem co i jak. Zobaczmy jak naliczają starsy. Później o 19 jeszcze dorzuciłem końcówkę tych starsów, czyli za u mnie jest 16.20, czyli 17.20, 18.20, no gdzieś za około 3 godziny będę miał równe 24 godziny, czyli gdzieś ponad 8 sztuk gdzieś wykopię na 20 w ciągu 24 godzin. Przy tej ilości, co posiadam w stackingu. Także nie jest źle. Przejdźmy sobie teraz do tutaj. Do cen, jakie obecnie są. Było jakieś właśnie korekta na rynku. Pospadały nam trochę ceny. Nawet i
Ion, powiem wam, że poleciał na 12 tysięcy, a teraz obecna cena jest 17, także odbiło. I Stars 34 po Europie się ludzie powysprzedawali, ale widzicie, co się robi. Może zacznie odbijać. Także mi, jeżeli przy tej cenie mi będzie kopać 8 na dobę, ile jest cena teraz? 34. No to no blisko 3, niecałe 3 dolarów, może trochę jeszcze poskoczy, zacznie odbijać. Także nie, ja jestem zadowolony i fajnie. Na Osmosis, zaraz jeszcze przejdziemy do airdropów, żebym nie zapomniał. Wpadają mi właśnie z tych specjalnych pulów. Chiwawa mi wpada. Wpada mi Comdex jeszcze cały czas. A z Luną. A ja jeszcze powinno mieć naliczenie ze specjalnego pulu z tego Stargaze, bo w końcu mi się udało to zapodać. Także ja wam pokazałem co i jak, ale w końcu mi się udało zapodać te starsy do tego. Terra Luna. No, mam 6, koło 18 będą nowe wskakiwać z tych specjalnych puli. Ale delikatnie, no mam tam ponad 600 w tej alokacji na tym specjalnym pulu UST z Osmo, ale widzicie, tak delikatnie tej Terry mi dosłownie kopię, ale póki co jeszcze nie sprzedaję to. Raczej nie wycofuję tamtego pula, to niech będzie. I teraz przejdźmy do tych airdropów. I pokażę wam listę mniej więcej, co nas jeszcze czeka. Większość tych airdropów, co była, to albo dostaliśmy, albo będą już omówione. Są linki i kiedy były snapshoty. Jeszcze nam się będzie szykował, gdzie to jest? Kolejny memcoin na. Jako airdrop Koala. Jeszcze Hansum, to już też wcześniej mówiłem, Sputnik. Sputnik to będzie miał ktoś tam więcej tych airdropów dla nas. Pas. I te omawiałem, wszystkie airdropy, ale jeszcze w zapowiedzi mamy CYP, jeszcze nie ma linku, Starport, Earthnet, Sagan i UME. Jeszcze nie ma potwierdzeń, ale jak będą jakieś potwierdzenia, to się może pokażą. Także fajnie. Jest tu też parę airdropów na tej. Rzucę też wam tą stronę. Jest tu też parę airdropów od Terry, które już się odbyły albo były snapshoty. Z 2-3 dosłownie, ale większość to jest od Atom, Juno, Osmosis. Także czeka nas jeszcze wiele na tym, a jeszcze wiele dojdzie. I wam pokażę, jaki memcoin jeszcze. Jak się powtórzy sytuacja, jak z tym. Z Chihuahuą to. To będzie też fajnie, no. I tutaj jest. Zaloguję się później. Stawka Koala dla posiadaczy Atom. Więcej szczegółów już wkrótce. Szerz nowiny. Czas, aby ekosystem Kosmos miał własną monetę mem. Mają, w sumie mają. Mamy tego. Chiwawę. Ale drugi jak będzie fajny i będzie też dało się nim stakować czy coś w tym stylu, to z chęcią na pewno przyjmiemy. Także tyle z informacji. Jeszcze wracając do tego haku giełdy. Pamiętajcie, że jeżeli macie na portfelach prywatnych swoje kryptowaluty, to macie bardziej większą bezpieczeństwo. Bardziej jesteście bezpieczni. Zarazem też jesteście obarczeni tym, że musicie pilnować swoich haseł seedów. Co drugi mi się nasuwa, jednak warto pomyśleć, jeżeli ktoś ma sporą ekspozycję na kryptowaluty, warto pomyśleć w przyszłości o Ledgerze. I im szybciej, tym lepiej. Bo, jak to mówią, licho nie śpi i różnie może być, także warto się zabezpieczać w każdym możliwym momencie i trzeba tego pilnować, żeby nas nie okradli. Na giełdach trzymajcie tyle, ile musicie trzymać. I tyle. Także dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.